Pierwszy dzień świąt wielkanocnych ten kierowca zapamięta na długo. 63-latek z prędkością ponad 110 km na godzinę jechał przez Grodziec Mały. Na jego nieszczęście stał tam akurat policyjny patrol. Policjanci wydali sygnał do zatrzymania mężczyzny, aby przeprowadzić kontrolę drogową. Jednakże mężczyzna zignorował polecenia funkcjonariusza i zaczął uciekać. Policjanci podjęli pościg. W momencie, gdy próbowali wyprzedzić mężczyznę, mężczyzna zajeżdżał im drogę, a także próbował ich zepchnąć z drogi. Po krótkiej akcji udało się wreszcie mężczyznę zatrzymać. Szybko okazało się, że miał on powody, aby uciekać przed mundurowymi. Jak się okazało, mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w systemie okazało się, że mężczyzna posiada sądowy zakaz do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za swoje czyny kierowca odpowie teraz przed sądem, a kara, jaka mu grozi, to nawet 5 lat więzienia.